Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie prezydencie, witam. Dzień dobry. Media donoszą o kupcach z Maroka, którzy handlowali swoimi wyrobami na jarmarku dominikańskim. Mieli jakąś umowę z międzynarodowymi targami gdańskimi. Mieli wizę biznesową. Mało to polskie służby uznały, że handlują nielegalnie. To jak kogoś zapraszamy z zagranicy, to on musi zarejestrować działalność gospodarczą. To jest jak kulą w płot. Powiem szczerze, nie znam bliżej tej sprawy. Oczywiście słyszałem o tych kłopotach kupców marokańskich. Jest to kwestia już Straży Granicznej Polskiej, która usiłuje egzekwować przepisy. Z tego co wiem, temat został wybuchł w Krakowie i nasze służby tutaj lokalne już tylko kontynuowały sprawę krakowską. Temat oczywiście nie służy dobrze wizerunkowi Polski jako państwa przedsiębiorczego. Wydaje się, że ta karawana marokańska, jak oni się nazywają, jest dosyć fajnym punktem jarmarku i przyciąga bardzo wielu turystów. A to mamy trochę kłopot z tymi, kto handluje nielegalnie, a kto nie, tak? No bo Polacy muszą tutaj rejestrować. Nie wiem, ci, którzy przyjeżdżają z Litwy, z Maroka, chyba nie, chociaż ci z Maroka mają kłopoty. Powiem szczerze, nie, jakie są przepisy dotyczące zagranicznych osób, które chciałyby tu prowadzić działalność gospodarczą, ale niewątpliwie jakieś przepisy w tym zakresie istnieją i trzeba je przestrzegać. A tak jeśli chodzi o handel uliczny, bo pan właściwie jest takim walczącym z tym handlem nielegalnym ulicznym, ma pan poczucie sukcesu? Bo mijam oczywiście jarmark dominikański, czy raczej porażki? Nie, no umiarkowany sukces, bo niestety tak, powiem tak, rzeczywiście te wstrętne stoiska i te rozmaite budy w okolicach Bramy Wyżynnej, no, udało się zlikwidować i rzeczywiście one skutecznie zniknęły z krajobrazu miasta. Natomiast niestety w godzinach wieczornych na ulicy Długiej i Długim Targu cały czas funkcjonują rozmaici sprzedawcy chińskich zabawek, tak bym to określił. I dosyć ciężko jest to zwalczać, bo przepisy są niestety cały czas nieadekwatne do sytuacji. Zważywszy, że oni mają takie punkty dosyć mobilne sprzedaży. Teraz jest tu, za chwilę jest w innym miejscu. Zresztą to nie jest tylko problem Gdańska. Ja pamiętam, w Wenecji to były całe takie kocyki z torebkami, więc... Dokładnie, które się zwija w ciągu 20 sekund. Jarmark Świętego Dominika to się okazało też miejsce i czas, w którym strasznie dużo śmieci jest. Wy sobie tak jakby trochę nie radzicie z tymi śmieciami. Mogę zaryzykować? Nie, tu się nie zgodzę, ponieważ śmieci odbieramy systematycznie. Mówię, jako miasto odbieramy w tej chwili już 8 razy w tygodniu na obszarze głównego miasta, a odpady z jarmarku są dodatkowo odbierane przez organizatora, czyli przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Także oczywiście tych śmieci jest dużo, no bo fizycznie ludzi jest. Jeżeli tam w ciągu pierwszych 2 tygodni było bodajże około 4 milionów gości na jarmarku, no to każdy z nich niestety coś tam produkuje. Ci, którzy serwują usługi, też mają jakieś kartony, odpady, więc tego po prostu jest dużo, ale jest to sukcesywnie wywożone. No, smrodu na jarmarku nie ma. Obowiązuje w Polsce nowa ustawa śmieciowa już od ponad roku. Zrobiło miasto biznes na śmieciach, skoro wcześniej firmy robiły biznes na śmieciach? Znaczy, miasto nie może robić biznesu na śmieciach. Miasto może tylko i wyłącznie pokrywać koszty funkcjonowania tego systemu. I muszę powiedzieć, że w naszej ocenie dość dobrze wyszło, ponieważ na dzień dzisiejszy, gdyby przyjąć przeliczenie na mieszkańca w Gdańsku, to cena jest na poziomie mniej więcej 10-20, co na tle innych miast wygląda... To znaczy 10-20. Gdybyśmy mieli w Gdańsku metodę osobową, to płacilibyśmy za śmieci 10-20 od osoby. A, bo pan chce w tym sensie, że tę metodę, złowić, którą mamy powierzchniową, że ona jest lepsza. Ona jest lepsza, bo dzięki temu ta cena właśnie jest taka niska. Myśmy objęli, i tutaj uwaga, wszystkich mieszkańców Gdańska i wszystkie mieszkania. Mamy to policzone. Gdzie w innych miastach brakuje po 10, po 15%. Nam też brakowało w Gdańsku przecież 20%. Nie, nam nie brakowało, bo myśmy mieszkańców nie liczyli. Myśmy liczyli tylko mieszkania. I mieszkania mamy objęte wszystkie. I czy wszyscy płacą? Nie wszyscy płacą, a to są, ustawa przewiduje normalne działania rewindykacyjne tutaj. Ale żadnych pomysłów na zwiększenie stawek, zmniejszenie stawek za śmieci na razie nie po tej zmianie? Na zwiększenie na pewno nie, natomiast obserwujemy cały czas sytuację. Pamiętajmy, że jeszcze mamy do końca kontraktu nieco ponad rok i ja nie wykluczam, że być może w przyszłym roku odrobinkę będziemy mogli tą cenę zmniejszyć, ale musimy ocenić jeszcze, znaczy bieżąco reagować, tak powiem. Pan nie lubi tego tematu, ale mieszkańcy tam południa Gdańska niestety na co dzień muszą się zmagać z tym tematem. Kiedy przestanie śmierdzieć w szadułkach? W tej chwili są prowadzone rozmaite działania mające na celu zmniejszenie. Trochę się martwię z tym uciążliwości. Rozmaite. Nie, one są... Co już słyszę o jakichś nowych. Nie nowe. Mamy powołaną Radę Interesariuszy, w której w skład której chodzą i mieszkańcy, i przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, i Wydziału Środowiska, i Urzędu Miejskiego. Badamy rozmaite rozwiązania. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, odory znikną w momencie, kiedy prawdopodobnie wybudujemy spalarnię. Wtedy W 2019 roku?
uciążliwość jest już w tej chwili znacznie mniejsza. Nie wiem, czy pani to zauważyła. Nie, właśnie nie zauważyłam. Jest znacznie mniejsza. To tylko pan i prezydent Adamowicz zauważa mniejszą uciążliwość. I to potwierdzają również mieszkańcy, którzy są członkami Stowarzyszenia Mieszkańców wokół Szadułek. Więc uciążliwość jest znacznie mniejsza, natomiast całkowita likwidacja się wiąże z budową spalarni. Czyli o czym wy tam debatujecie, jak to i tak właściwie musi śmierdzieć do 2019 roku? Są rozmaite sposoby na zmniejszenie uciążliwości. Jest kwestia technologii, jest kwestia zabezpieczeń. Byliśmy w Elblągu, mieliśmy wizytę ludzi z Bogatyni, więc szukamy pewnych rozwiązań, które na dzień dzisiejszy zmniejszą uciążliwość, bo umówmy się, no, uciążliwość tego typu miejsc występuje wszędzie. No, w Gdyni jest dokładnie to samo, szukamy wspólnych rozwiązań. No dobrze, to trochę mnie martwi to, że wciąż szukacie, bo myślałam, że już jakieś rozwiązania są. Ostatnio była bardzo dobra pogoda, było ciepło. Nie wiem, czy to z tego powodu uszkodzone zostało częściowo szyny. Tam to torowisko na Strzeży? Tak, jeżeli mówimy o torowisku przy zajezdni, to rzeczywiście duża temperatura spowodowała, że torowisko się nieco... To przyspieszy wyczyniło. Remont? Powinno przyspieszyć modernizację tego torowiska? Czy to nie jest kwestia, że my reagujemy, jeżeli słońce nam wykrzywi tory? Nie, ja wiem, że jest planowana inwestycja w tym miejscu. Temperatura. Myśmy w Gdańsku w tej chwili wyremontowali około 70-80% wszystkich torowisk i w tej chwili też kontynuujemy te remonty, ponieważ torowisko na przeróbkę jest w tej chwili właściwie budowane od nowa, byśmy powiedzieli. I tu jesteśmy bardzo konsekwentni. W następnej kadencji chcielibyśmy i w następnym okresie finansowania unijnego te remonty dokończyć już na 100% zakresu sieci torowej w Gdańsku. Mamy wyniki jedne z najlepszych w Polsce. Również jeśli chodzi o zmodernizowany tabor, również tutaj mamy pierwsze miejsce w Polsce. Około 80% w tej chwili kursów tramwajowych jest niskopodłogowych. To Warszawa jest druga, ma około 50%. To jest skala jeszcze. Zdołaliśmy wyprzedzić Warszawę. A ten problem z przetargiem, ono później otwarcie linii na Morenę? Znaczy, nie sądzę, dlatego że ta linia nie jest jakaś specjalnie długa, to jest tam raptem chyba 1,5 kilometra. To jest bardzo niewielki odcinek. Po tym on na pewno nie opóźni tego odcinka, który prowadzi do kolei metropolitarnej, który jest aktualnie budowany, bo mówimy tak naprawdę tylko o odnodze idącej w ciągu ulicy Bulońskiej do ulicy Myśliwskiej. Ale był taki plan, żeby to otworzyć równocześnie, prawda? Nie, no taki plan jest. Ja sądzę, że zdążymy, ale nawet gdybyśmy nie zdążyli, to się nic nie stanie, bo tą inwestycję trzeba zakończyć do końca roku 2015, więc czasu jest bardzo dużo i naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę nie było planów wybudowania tej całej linii tramwajowej w tej kadencji. To tylko zapobiegliwość zarządzających tym miastem, żeśmy poszli troszeczkę zaryzykowali, sporządzili dokumentację projektową na tą linię tramwajową na Piecki i okazało się, że są pieniądze w Warszawie i kto położy dokumentację, te pieniądze dostanie. No myśmy to zdołali zrobić, także już sama budowa linii tramwajowej na Piecki jest jak gdyby przyspieszeniem w stosunku do naszych rzeczywistych planów, a Bulońska jest tylko takim wisienką na torcie. A dlatego robicie już dokumentację pod nowe linie tramwajowe? Tak, znaczy no, to jest normalny tryb pracy. Przecież to nie jest tak, że inwestycja powstanie w ciągu roku. Tak naprawdę przygotowuje się kilka ładnych lat, a sama realizacja inwestycji jest tak naprawdę najprostszym i najkrótszym elementem, zwłaszcza w przypadku budowy linii tramwajowych. Stąd w tej chwili już sporządzona dokumentacja linii tramwajowej i trasy tak zwanej Nowej Bulońskiej do połączenia z Jabłoniową i stąd już ogłoszone przetargi na dokumentację chociażby Nową Warszawską czy Nową Politechniczną. Również mówię oczywiście o liniach tramwajowych. Mówimy o tramwajach, o rozwoju właśnie tych linii, a metrobusy? Metrobusy, czy to jest jakiś pomysł na Gdańsk? Stolica w to podobno chce wchodzić. Co pani rozumie pod pojęciem metrobus, bo powiem szczerze, że takim nie słyszałem o czymś takim. To jest tak zwany Bus Rapid Transit. To jest taki system, w którym po prostu autobusy jeżdżą po specjalnych takich... Czyli to jest po prostu autobus na buspasie, tak? W pasach długie autobusy, jeżdżące szybciej i tak dalej, zatrzymujące się rzadziej. Wie pani, to jest rozwiązanie, które jest na świecie znane. Nie pasuje do Gdańska? Nie, pasuje, tylko że... Ja powiem tak, tego typu rozwiązanie jest dobre, jeżeli mamy trasę na przykład wytypowaną pod tramwaj i nie ma wymaganych potoków pasażerskich. Ja to widziałem w Nantes, we Francji, gdzie wybudowano właściwie linię tramwajową, tylko bez tramwaju. I po tej linii tramwajowej poruszają się autobusy. One właśnie taką pełnią funkcję jakby quasi tramwaju, ale na kołach są to specjalnie zaprojektowane de facto autobusy. I podobno taniej to jest niż znaczy, taniej. To jest taniej oczywiście, bo trzeba dopasować środek transportu do potoków pasażerskich. Tramwaj jest przeznaczony na duże potoki pasażerskie, na dużą ilość pasażerów. Jeżeli gdzieś budujemy linię, gdzie nie ma na przykład nowych osiedli, gdzie nie ma po prostu pasażerów, to się póki co... nie ma.
to się póki co opłaca puścić tego typu pojazd. Natomiast w Gdańsku rozbudowujemy sieć tramwajową i ona pełni dwie funkcje. Po pierwsze, obsługuje tych mieszkańców, którzy już tam mieszkają, a wiemy, że na Gdańsku Południu buduje się niesamowita duża ilość mieszkań, a więc te linie tramwajowe są tam potrzebne. A dwa, linia tramwajowa też powoduje, że tereny wokół stają się bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, a więc mamy takie sprzężenie zwrotne. My będziemy w Gdańsku budowali tramwaje. A skoro mówimy o Południu, to remont, 3-miesięczny remont ulicy, która prowadzi na Południe, czyli Małomiejskiej, to jest rozsądne, żeby zaczynać w połowie sierpnia i skończyć jesienią, a na przykład nie robić latem? Pani redaktor, to są rozmowy co roku. W Gdańsku najmniej kierowców jest latem. Jest latem. W związku z tym te remonty trzeba robić latem. No właśnie, a zacznie się 18 sierpnia. Właśnie o to pytam, dokładnie o to pytam. Ale są pewne technologie, są pewne cykle to nie da się i budżetowe. Może w czerwcu, lipcu i sierpniu. Żeby mieć świadomość, no nie można zamknąć wszystkich ulic naraz. Nie wszystkich, pytam o Małomiejską. Pani pyta o Małomiejską, ale w tym czasie robimy kilkadziesiąt remontów w Gdańsku. Kilkadziesiąt chodników, nawierzchni. Nie, przypomnę, że dopiero skończył się remont ulicy Powstańców Warszawskich. Jakby pani to jednocześnie. W miejscu Gdańska. Proszę panią, ale to jest jeden system, to jest system naczyń połączonych. To nie jest tak, że my sobie możemy nagle w kilkudziesięciu miastach Gdańska pozamykać te ulice i powiedzieć i teraz będzie luzik. Nie, nie będzie luziku, dlatego że to jest wszystko system naczyń połączonych. I ja musimy te remonty niestety rozkładać w czasie. Jak jest remontowana Małomiejska, to nie może być remontowana Armii Krajowej albo Kartuska, nie Powstańców Warszawskich, panie prezydencie. Znaczy, ja mi się chodzi w polemiki, mamy ten program przygotowany, dobrze, robimy te remonty. Chciałam jeszcze pana zapytać, bo Jerzy Latała strasznie narzeka z żeglugi gdańskiej, że samorządy wycofały się z tramwajów wodnych i o to mu tak spadło. Liczba ludzi, pasażerów, musi wysprzedawać te swoje katamarany i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, niektórzy samorządowcy z Półwyspu mówią zupełnie co innego. Czy jest jakaś szansa na powrót do współfinansowania przez samorządy tych tramwajów wodnych? Znaczy, nie ukrywam, że w tej chwili prowadzimy analizy dotyczące połączenia Gdańsk-Hel, przy czym robimy to tylko we własnym zakresie, bez współpracy z Helem. Wydaje nam się, że ten tramwaj wodny na Hel no jednak stanowi pewną atrakcję turystyczną, która przyciąga tutaj na wybrzeże. Zrobiliśmy analizę, bo to było bardzo ważne, czy tramwaj wodny, który wasz jego pierwszy kurs z Helu do Gdańska, jakie było jego obłożenie. Okazuje się, że ten tramwaj był prawie pełny. A więc taka teza, którą kiedyś głosiłem, że wywozimy turystów z Gdańska na Hel, żeby tam zostawiali pieniądze, nie do końca jest, okazuje się prawdziwa. I w związku z tym w tej chwili robimy przymiarki finansowe. Nie wykluczam, że w przyszłym roku ogłosimy przetarg na połączenie Gdańsk-Hel. Nie wiem w jakiej częstotliwości, ale takie szanse są bardzo realne. A czemu nie dogadujecie się w tej sprawie z Helem? Dlatego, że Hel do dzisiaj spłaca jeszcze długi po poprzednim kontrakcie i jeszcze będzie chyba spłacał przez bodajże 2 lata. Jeszcze na koniec pytanie. Pan by jak premier otworzył bramki na A1 w weekend dla kierowców? Tak, otworzyłbym, ale tylko z jednego powodu, po to, żeby rozładować korki. Znaczy, wie pani co, w Polsce takie jest dziwne podejście. Jak były korki, to wszyscy narzekali, że te bramki tam są opłaty pobierane i że ludzie stoją w korkach. Jak te bramki się podniosły i jest płynna jazda, to narzekają, że teraz ja bezpłatna. Ja pytam, czy pan by też otworzył? Spodziewałam się innej odpowiedzi. Nie, otworzyłbym. Ale tylko oczywiście, że to jest decyzja bardzo mądra, bo otwieramy wtedy, kiedy jest kłopot. Jak nie ma kłopotu, zamykamy i pobieramy opłaty. Bardzo logiczne rozwiązanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.